Szacowana liczba śmiertelnych ofiar komunizmu w ostatnim stuleciu waha się od 85 do 100 milionów. Zdaniem wielu osób upadek Związku Sowieckiego i wzrost wolności gospodarczej w Chinach pokazały, że marksizm zawiódł. Ale wielu ludzi nadal sądzi, że pokojowa i skuteczna forma komunizmu jest możliwa. Zapytani o Związek Sowiecki mogą odpowiedzieć: przecież to nie był prawdziwy komunizm, wierząc, że bolączką Sowietów była dyktatura, że to Stalin był problemem, a nie idee Marksa. Ale dyktatury w komunizmie to nie przypadek. Były naturalnym rezultatem wprowadzania w życie idei marksizmu. Jako życzliwy komunista myślisz, że skoro na przemoc patrzysz z niechęcią, to mając władzę nie stworzyłbyś reżimu autorytarnego. Jeśli jednak naprawdę dążysz do wprowadzenia komunizmu za wszelką cenę, to poszedłbyś właśnie tą drogą. Wyobraź sobie swoją rewolucję komunistyczną. Przemocą czy demokratycznie udało się, objąłeś ster władzy. Najwyższa pora zorganizować twoje nowe społeczeństwo bezklasowe. Najpierw odkryjesz, że nie wszyscy tak bardzo się z tego powodu cieszą i tak wielu ludzi nie poddaje się w spokoju uspołecznieniu ich majątku. Ale przecież i tak nie wierzysz w ich prawo własności prywatnej, więc nic to, do gułagu z nimi, ich dawne majątki należą teraz do ludu. Całe to bogactwo może przez jakiś czas utrzymywać proletariat, ale w końcu będziesz musiał zacząć wytwarzać nowe dobra dla ludzi. Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb. Ale skoro ludzie nie mogą zatrzymać owoców swej pracy, to nie ma żadnych zachęt, które by ich motywowały. Nie ma sprawy. Nowy, sowiecki człowiek rusza na ratunek. Kapitalizm już nie budzi w nim chciwości, więc jego czysty umysł może poświęcić się opiece nad całym ludem. Kłopot w tym, że nigdy nic takiego się nie stało. Bierze się to stąd, że choć społeczeństwo może być przeciwne ludzkiej chciwości, to tysiące lat ewolucji też odpowiadają za skłonność do gromadzenia dóbr dla siebie. Jak więc zachęcisz ludzi do dalszej pracy na rzecz społeczeństwa? Jeśli nie wyrobili normy, do gułagu z nimi. I lepiej, żeby gułagi budziły lęk, jeśli mają zniechęcać ludzi do tego, aby w nich nie skończyli. Lecz jeśli precyzyjnie nie wymierzysz swoich wysyłek pasożytów do gułagów, to zamiast tego możesz zdławić produkcję, przez co miliony ludzi będą cierpieć głód. Gdy już faktycznie pogorszą się warunki życia, nie możesz dopuścić, aby ludzie dostrzegli, że gdzie indziej żyje się lepiej, bo będą chcieli uciec, wpędzając przemysł w jeszcze większe tarapaty. Zbudujesz więc żelazną kurtynę, a do uciekających przez granicę każesz strzelać. Nie musisz pragnąć zła, aby do niego doprowadzić. Wystarczy, że same warunki rzeczywistości sprawiają, iż tylko przemoc i zło mogą doprowadzić do ziszczenia się twojego celu. Nie porównuj więc kapitalizmu i jego rzekomego zła w świecie realnym do komunizmu ze świata marzeń. Zamiast tego zestaw ze sobą realia obu systemów. Jeden wyciągnął miliardy osób z biedy, a drugi zabił 100 milionów ludzi.